Dzień dobry, jak moi drodzy. Dzisiaj mamy taki fajny temat, bo o neutralnej krtani, czyli coś, co jest mega ważnym punktem do odhaczania na Twojej liście umiejętności wokalnych. Krtań to jest takie tutaj pudełko złożone z tkanek, kosteczek, chrząsteczek, mięśni, błon różnych, wiązadeł, które sprawiają, że możesz wydawać dźwięk. Znajduje się tutaj i te mięśnie, które tutaj są zorientowane, mają wiele różnych funkcji. Na przykład funkcja przełykania, funkcja ziewania, funkcja zwracania pokarmu, grypa żołądkowa albo coś takiego. No i też oczywiście wydawanie dźwięków, nie? To, co wymieniłam, to też są mięśnie zewnętrzne, które odpowiadają za te właśnie funkcje zewnętrzne, czyli te wszystkie przełykania, ziewania, tararara. A to, co jest w środku krtani, to są mięśnie wewnętrzne, które odpowiadają za dźwięki. I my często mylimy, jakby który mięsień odpowiada za którą funkcję. I bardzo często wykorzystujemy mięśnie zewnętrzne do robienia jakby rzeczy, które należą do mięśni wewnętrznych. No i to nie jest do końca dobre. I właśnie to się dzieje, kiedy próbujesz kontrolować swoją krtań tak jakby z zewnątrz. Czyli każde sztuczne obniżanie krtani i każde sztuczne podwyższanie krtani angażuje mięśnie zewnętrzne i tworzy jakieś napięcie w krtani. Dobra, to neutralna krtań. Chodzi po prostu o to, że kiedy śpiewasz i zmieniasz wysokość dźwięków, twoja krtań nie powinna się zbytnio ruszać. Oczywiście krtań jest narządem ruchu, to znaczy, że ona jest mobilna, ona nie jest statyczna, więc to jest niemożliwe, żeby ona była ciągle w jednym miejscu i w ogóle się nie ruszała, bo musiałbyś ciągle śpiewać jeden dźwięk. A jeżeli śpiewasz różne dźwięki, to ona naturalnie się trochę rusza. Tylko, że ten ruch nie jest taki, jak wtedy, kiedy ty nią ruszasz. Jeżeli ona sama się rusza, to przy wyższych dźwiękach następuje taki jakby pochył krtani delikatnie do przodu i ciut w górę, jak idziemy w górę, a kiedy idziemy w dół, po prostu krtań wraca na swoje miejsce. Więc ten ruch taki delikatnie do przodu, delikatnie jakby podkręcona krtań jest naturalnym odruchem, że po prostu tak się dzieje, że fałdki pracują, się rozciągają, krtań zmienia kształt, no i my to możemy odczuć tutaj mniej więcej wysoko, że jak idziemy w górę, to ona tak po łuku trochę, w ten sposób. Takie coś robi. I to jest normalne. Natomiast, jeżeli idziesz, to to jest złe. I też z drugą stronę, jak próbujesz sztucznie obniżyć swój głos, żeby zawsze brzmieć w ten sposób, to też wtedy używasz mięśni złych do produkcji dźwięków. Jeszcze jest taki jeden problem z tą kontrolą krtani naszą. Chodzi o to, że obniżając lub podnosząc, zmieniamy długość traktu wokalnego, czyli jakby drogi, którą przechodzi twój głos w twoim ciele. Ta droga zaczyna się w momencie produkcji dźwięku, czyli w momencie transformacji powietrza na fale dźwiękowe, czyli w krtani, a potem ten dźwięk sobie tam podróżuje z tyłu gardła, obok języka, i potem ma podniebienie, może wejść w przestrzeń głowową, może wejść w przestrzeń nosową, może zostać bardzo nisko tutaj w buzi. Więc każde obniżanie lub podwyższenie krtani będzie zaburzać ten naturalny proces wędrówki tego dźwięku. Zaburzenie tego naturalnego procesu wędrówki dźwięku będzie z kolei potem w efekcie zmieniać naszą barwę głosu. Co też oznacza, że jeżeli chcesz zmienić swoją barwę głosu, to możesz też wykorzystać swoją krtań do tego. Ogólnie na dłuższą metę się nie poleca tego robić, natomiast jeżeli chcesz sobie dodać jakiegoś koloru, na przykład ciemnego koloru albo jasnego koloru, a na przykład nie chcesz używać, nie wiem, rezonansu nosowego, albo nie chcesz kontrolować języka, albo nie wiem, jaki możesz mieć powód, ale jeżeli bardzo chcesz, no to możesz to zrobić dla efektu. Natomiast większość nauczycieli zgodzi się ze mną. Najlepszym rozwiązaniem jest śpiewać przez większość czasu z neutralną krtanią. Okej, więc jak zrobić, żeby neutralna krtań była podczas śpiewania i żeby się sama z siebie nie ruszała? Więc mam kilka wskazówek. Pierwsza z nich jest taka, jeżeli wiesz, że twoja melodia idzie w górę, a ty próbujesz utrzymać krtań na jednym poziomie, to myślenie w górę nie pomoże. Trzeba zrobić coś totalnie przeciwnego, czyli myśleć w dół. To jest pierwsza mega ważna rzecz. Za każdym razem, jak śpiewasz w górę, musisz myśleć w dół. Więc jeżeli idziesz w górę i twój mózg mówi w górę, to powinieneś powiedzieć a, idziemy w dół. Bardzo często, niestety, zanim będziemy mieli krtań neutralną, będziemy musieli nauczyć się
obniżać, bo czasami taka skrajność druga jest łatwiejsza. Więc jednym z takich sposobów na taką skrajność, czyli na obniżanie krtani, jest na przykład, po pierwsze, ziewanie. Możesz ziewnąć razem ze mną i powiedzieć razem ze mną w takim właśnie głosie. I to jest głos, który masz podczas ziewania. Uwaga, to nie będzie taki głos, a nie jakakolwiek inna forma, tylko musi być pełny dźwięczny właśnie z obniżoną krtanią. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić bez ziewania, no to możesz zawsze zaczynać ćwiczenie od ziewania. I wtedy sobie tak powiesz i to będzie twój głos ziewany. Jeżeli możesz po prostu zrobić taki głos sam z siebie, bez tego ziewania, no to super, to jest jakby drugi punkt. Po trzecie, możesz sobie wyobrazić, że jesteś sową. Sowa robi takie coś i ma znowu ten sam efekt. Czwarta wskazówka, już bez mojego głupiego głosu, to jest pochylanie ciała podczas śpiewania, podczas robienia ćwiczenia. Na pewno wiele razy widzieliście, jak ktoś robi takie coś, że jak jest górny dźwięk, nieważne, jak jest górny dźwięk, to całe ciało pada w dół. Modyfikacją takiego czegoś może być po prostu obniżanie tylko głowy podczas ćwiczenia, co bardzo polecam przy robieniu ćwiczenia na przykład, które nazywam puzonem, czyli dmuchanie w górną wargę przy dużych policzkach, nie wypuszczanie całego powietrza naraz, tylko tak jakby stłumienie dźwięku poprzez pozwolenie mu na zrobienie kilku okrążeń w buzi, tak jakby w skrócie. No i będziesz ćwiczyć w ten sposób. Albo w ten sposób. Czyli idę w górę i jednocześnie obniżam głowę. Po to, żeby po prostu tak jakby zaprzeczyć znowu tej naturalnej reakcji krtani, która chce się podnieść w górę. I jeszcze jednym mega fajnym sposobem jest trzymanie palców na krtani podczas robienia ćwiczenia. Tylko, że jeżeli robisz ćwiczenie z półgłoską jakąś, to niestety twoja krtań będzie drgała za każdym razem, bo spółgłoski generalnie wykorzystują język, a język jest bardzo blisko krtani i będziesz czuł generalnie drgania. Więc jeżeli robisz ćwiczenia ze spółgłoskami, to nie, ale jeżeli robisz ćwiczenia z samogłoskami, albo na woksie, albo na rurce, albo jakieś takie syreny, albo motorek, albo puzonik, takie ćwiczenia, wiecie, rozgrzewkowe, to możesz sobie jedną ręką sprawdzać, czy przypadkiem nie podnoszę krtani. A jeżeli robisz puzon, to po prostu trzymasz rękę bardzo delikatnie i próbujesz tak zrobić ćwiczenie, żeby krtani w ogóle nie drgnęła albo się ruszyła minimalnie, tak jak powiedziałam już, że ona będzie taki ruch robić, ale to nie powinny być wyraźne schodki pod twoimi palcami, które krtań robi przy każdym dźwięku. A propos motorka, już na pewno słyszeliście, że mój motorek nie jest tak jakby jaskrawy, tylko jest jakby ciemny, taki bardziej stłumiony, dlatego że ja wkładam do tego motorka samogłoskę U, właśnie po to, żeby pomóc sobie zneutralizować krtań. I taka rozśpiewka na takim motorku z U w środku fantastycznie rozgrzewa głos i przygotowuje głos do tego, żeby sięgał na wysokie dźwięki w neutralny sposób. I teraz, jeżeli robisz jakieś ćwiczenie i połączysz te wszystkie triki, czyli zaczniesz sobie od ziewania, będziesz robił ten głupi taki sowi dźwięk, będziesz pochylał głowę albo całe ciało, jeżeli potrzebujesz, powinieneś mieć dużo większą łatwość we wchodzeniu na górne dźwięki bez podnoszenia krtani. Jednym z takich fajniejszych ćwiczeń jest zrobienie gugu w taki właśnie ciemny, piwnicowy sposób. Gu, 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 gu. I teraz to gy to jest spółgłoska, która zahacza za każdym razem jakby nisko o krtań. I bardzo ważne jest to, żeby zachować to gy i tą ciemną barwę dźwięku, nawet jak idziesz w górę. Takie ćwiczenie może wyglądać w ten sposób. Gu, 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 gu. Oczywiście myślimy w dół. Robimy tak na początku to takie ziewające. Okej, teraz było na serio. Zahaczamy to gy tak jakby za każdym dźwiękiem coraz jakby niżej się podkopujemy krtanią w dół. Gu, 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 gu. Możesz jeszcze wykorzystać obniżanie głowy.
gu 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 gu. Inną opcją takiego ćwiczenia jest powtarzanie górnego dźwięku kilka razy i znowu podkopywanie się coraz tak jakby mentalnie niżej. Gu 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 gu. To, co zauważyłam, że bardzo często pomaga moim uczniom, to taka metafora puszczania kaczek na jeziorze. Jak kiedy widziałeś, jak ktoś puszcza kaczkę po jeziorze, czyli kamyk, który się tak odbija. Właśnie w taki sposób się taki kamyk odbija. Tak jakby za każdym razem dołek, ok? Pomyśl w ten sposób, robię gugu i mój dźwięk zawsze robi taki dołek. Za każdym razem musi zrobić dołek. Zawsze jest to zanurzenie, zawsze jest to podkopywanie się w krtań. Gu, 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 gu. Jeżeli robisz ćwiczenie gu, 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 możesz pomyśleć, że twój kamyk wpada na najwyższym dźwięku do wody. Gu, 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 gu. I robi plusk i od razu leci na samo dno. Takie metafory są ogólnie bardzo praktyczne, bardzo fajnie pomagają przy robieniu ćwiczeń, więc możesz myśleć swoją. Jeżeli ta moja Ci nie pasuje, to jak najbardziej wymyśl sobie swoją, bylebyś o tym myślał bardzo intensywnie podczas ćwiczenia. Więc jak już teraz potrafisz obniżać krtań, to teraz jest jakby kolej na neutralizowanie krtań. Czyli nie muszę robić zawsze wszystkiego na takim dźwięku, albo nie muszę zawsze pochylać głowy, tylko wtedy, kiedy potrzebuję, czyli kiedy przychodzi wysoki dźwięk, włączam te mechanizmy, które sprawiają, że krtań zostaje nisko. Czyli na przykład I don't want it anyway, I wouldn't even try to. If I don't let go, then there is no such thing. Ja już sobie tutaj pomagam palcem. Czyli te dźwięki na dole nie były wcale I don't want it anyway, nie robię całości na obniżonej krtani. Robię całość neutralnie i jak czuję, że zaczynam iść w górę już w taki sposób, że moja krtań chce iść w górę, to wtedy konsekwentnie tyle, ile przybiera tak jakby na plus w moim głosie, tyle samo na minus obniżam w krtani. Czyli tak jakby neutralnie I don't want it anyway, I wouldn't even try to. If I don't let go, then there is no such thing as over this. To jest neutralizacja krtani. Czyli ja nie muszę całości jechać w piwnicy, tylko zjeżdżam wtedy, kiedy czuję, że moja krtań chce pójść w górę. Wtedy włączam mechanizmy, które już wypracowałam na ćwiczeniach. Czyli włączam relaks, czyli włączam te myślenie w dół, po prostu kontrolę krtań. Ale uwaga, jest kilka rzeczy, które bardzo skutecznie uniemożliwiają Ci śpiewanie poprawne. Szczególnie jak zaczynasz się dopiero uczyć. Jedną z takich rzeczy jest zwiększanie głośności, jak idziesz w górę. Jeżeli zwiększasz głośność, to masz ochotę wypchać dźwięk, albo inaczej. Zwiększanie głośności jest bardzo często równoznaczne podnoszeniu krtani podczas śpiewania w górę. Więc upewnij się, że nie zgłaśniesz. Spróbuj utrzymać głośność na tym samym poziomie. Drugim złym nawykiem będzie zwiększanie dźwięku, albo rozszerzanie dźwięku, albo myślenie, że dźwięk się zwiększa. W praktyce jest tak, że jak idziesz w górę, to zużywasz mniej powietrza, dlatego że twoje struny się zwężają i są w stanie przyjąć tak jakby węższą stróżkę, więc musisz tak jakby zwęzić i zmniejszyć dźwięk. Trzecim nawykiem, który uniemożliwia tobie śpiewanie poprawne, jest skupianie się na brzmieniu. Czyli jeżeli chcesz, żeby twój głos brzmiał głośno, jak taki duży dźwięk, jak potężny głos, może ostro, może jaskrawie, może chcesz po prostu dać dźwięk do przodu, żeby miał inną barwę. I zamiast korzystać z rezonansów, które są Ci dane na twarzy, może nie wiesz, jak to zrobić i dlatego podnosisz krtań, żeby mieć inne brzmienie. Więc myślenie o brzmieniu na samym początku ćwiczenia neutralnej krtani będzie bardzo kiepskie, dlatego że brzmienie na początku nie będzie fajne. W sensie brzmienie będzie dziwne. Twój głos czasem nie będzie wiedział, jak się w tym odnaleźć, więc na początku nie powinien myśleć o brzmieniu. I czwarty nawyk, który bardzo skutecznie uniemożliwia utrzymywanie neutralnej krtani, to jest napięcie w innych rejonach aparatu mowy. Na przykład napięcie w żuchwie, napięcie na czole, napięcie na brwiach, wytrzeszcz oczu, sztywna twarz, napięcie na skórze głowy. W sensie to jest bardzo dziwne, co teraz mówię, ale faktycznie czasami tak jest, że jeżeli nie wiesz, co napiąć, a wiesz, że nie możesz napiąć tutaj nic z przodu, to jakby napinasz jakby całą skórę głowy i na pewno też napinanie języka albo używanie języka podczas śpiewania. Jeżeli twój język nie jest zrelaksowany i nie leży blisko zębów,
tutaj w buzi, to bardzo prawdopodobne, że Twoja krtań będzie miała skłonności do zmieniania swojej pozycji podczas zmieniania wysokości dźwięków. Ogólnie neutralna krtań wiąże się z relaksem w głosie, a podwyższona krtań, bo głównie o to chodzi w tej nienaturalnej pozycji krtani, będzie wiązała się z napięciem w głosie. Więc jeżeli chcesz śpiewać swobodnie, bez napięcia, musisz zadbać o neutralną krtań. I mam nadzieję, że to, co powiedziałam, trochę pomoże. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam do subskrypcji tego kanału, bo 2 razy w tygodniu wrzucam nowe filmy. I też zapraszam na grupę na Facebooku, na której mam wrzucone 12 filmów z ćwiczeniami do zrobienia przez Ciebie, do odhaczenia w modułach. Link do grupy na dole w opisie. Na grupie też organizuję Q&A w każdy poniedziałek o 21:00, także zapraszam, możesz zadać swoje pytanie, a ja Ci odpowiem. Ja się dzisiaj świetnie bawiłam, mam nadzieję, że Wy też. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa, pa!